Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie w siedzibie Rady Krajowej SLD po ważnych obradach, ważnych decyzjach, uchwałach podjętych, o szczegółach i o całości posiedzenia pan przewodniczący Grzegorz Napieralski w towarzystwie kierownictwa partii. Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej rozpoczęła się minutą ciszy. Minutą ciszy poświęconą tym wszystkim, którzy zginęli w brutalnym ataku człowieka niezrównoważonego, prawicowego ekstremisty w Norwegii. Również Rada Krajowa przyjęła uchwałę, która potępia takie zachowania. Zwraca uwagę rządzącym w całej Europie i na świecie, że widać nasilenie skrajnych prawicowych postaw. Te skrajne prawicowe postawy prowadzą do nienawiści, a nienawiść do takich tragicznych wydarzeń. Zwracamy również uwagę na to, co dzieje się w Polsce. Na język nienawiści, na walkę w polskiej polityce, ale również na zachowania i zjawiska, które pojawiają się nie tylko w polityce. Zwracamy uwagę na niektóre strony internetowe, portale, które są bardzo niebezpieczne i ich treści mogą prowadzić do takich bardzo tragicznych zachowań, jakie mieliśmy w Norwegii. Apelujemy jeszcze raz do pana marszałka i do większości w parlamencie, abyśmy jak najszybciej skończyli procedowanie nad ustawą dotyczącą języka nienawiści. Apelujemy również do prokuratora generalnego, aby zajął się sprawą tych stron internetowych, które szerzą nienawiść, które używają języka, który może prowadzić do skrajnych zachowań. I cały czas apelujemy o to, aby wszelkie skrajne prawicowe postawy były eliminowane przez wszystkich z życia polityki. Druga uchwała, którą przyjęliśmy na posiedzeniu Rady Krajowej, to uchwała dotycząca wczorajszego raportu, czy przedstawionego raportu wczoraj przez Jerzego Millera. Oceniamy ten raport jako kompetentny, wskazujący błędy, wskazujący przyczyny, ale też analizę tego wszystkiego, co wydarzyło się przed 10 i 10 kwietnia zeszłego roku. Nie podważamy tego raportu. Ale zwracamy uwagę na wiele kwestii, które pokazuje ten raport, które powinny być dzisiaj przestrogą dla rządzących, ale również elementem podjęcia decyzji. Rezygnacja pana ministra Klicha jest rezygnacją za późną. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać? Dlaczego tak długo premier czekał i zwlekał z tak ważną decyzją? Wszyscy wiedzieliśmy i oficjalnie, i nieoficjalnie, że najwięcej błędów było właśnie w obszarze działalności Ministerstwa Obrony Narodowej. Wczoraj wszyscy, słuchając ministra Millera, byliśmy wstrząśnięci, kiedy mówił o bałaganie, jaki jest, jeżeli chodzi o szkolenie naszych pilotów, o to, jak wielu pilotów odeszło ze służby, o tym, że nie byli przygotowani do tak trudnego lotu. Za późno ta decyzja. Ale raport wskazuje wiele innych przyczyn tej katastrofy. Odpowiedzialnym za organizację i przygotowanie tak ważnych wizyt jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. On ponosi polityczną odpowiedzialność za przygotowanie tej wizyty. Zwracamy na to uwagę panu premierowi i oczekujemy od niego wyciągnięcia wniosków. Oczekujemy również wyciągnięcia wniosków z tych elementów raportu, które prowadzą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlatego, że w raporcie jest opublikowana notatka naszego ambasadora, która mówi o jakości przygotowania lotniska do lądowania tak ważnych samolotów. Dzisiaj Rada Krajowa poparła nasze wnioski z wczorajszej konferencji, nasze sugestie. Taka uchwała została przyjęta. I trzecia uchwała, którą dzisiaj przyjęliśmy, Szanowni Państwo, to uchwała dotycząca list wyborczych. SLD od dzisiaj ma swoje listy wyborcze skonstruowane w każdym okręgu. Są to bardzo dobre listy wyborcze, reprezentujące różne środowiska, różne pokolenia. Bardzo się cieszę, że są ludzie i z olbrzymim doświadczeniem, i osoby bardzo młode, które swoje doświadczenie zdobyły w samorządzie, że są na tych listach, że mamy środowiska nauki, mamy środowiska kultury i sztuki, związki zawodowe i partie polityczne, z którymi podpisaliśmy porozumienie. To dobre listy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wychodzimy wzmocnieni z Rady Krajowej.
miażdżącą liczbą głosów przyjęliśmy te listy i od jutra możemy powiedzieć, czekamy tylko na decyzję pana prezydenta, jak ogłosi wybory. Jak ogłosi wybory, jesteśmy przygotowani, aby pokazać nową, lepszą ofertę dla Polski. Ta oferta to oferta nowoczesna, to oferta bardzo profesjonalna i oferta uczciwa. Uczciwa oferta Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Po zakończeniu konferencji otrzymacie państwo treść uchwał. Bardzo proszę, mamy czas na 3 do 4 pytań. Proszę bardzo, TVN24, potem... A ja? Dzień dobry. Też... A ty już wierzę, pytam 24. Pani redaktor była na... Nie zawsze, nie ma sprawy. Ja mam pytanie o miejsca na listach dla byłych premierów, bo pan obiecywał mi Leszkowi Millerowi i panu Aleksemu dobre miejsca, wysokie. Jakie są to miejsca? Jedynki. Leszek Miller zaakceptował jedynkę, tak, jest, jak wiecie, w okręgu, zresztą zaraz zobaczycie, w okręgu północnym, dokładnie Gdynia, Słupsk i powiaty wchodzące w skład tego okręgu wyborczego. Józef Oleksy też otrzymał propozycję, jeżeli podejmie decyzję, że chce startować w tych wyborach, jest taka dzisiaj klauzula w uchwale Rady Krajowej, że w czwartek na zarządzie możemy jeszcze dokonać korekty, wszystko zależy od niego, na razie takiej decyzji nie podjął. On w tej chwili nie startuje, tak? W tej chwili nie startuje. Fakty, proszę bardzo. Podjął decyzję, że nie startuje, panie przewodniczący. Uznał, że Nowy Sącz to nie jest dla niego dobry okręg, nie jest, czuje się z tym okręgiem związany. Decyzja pana premiera, trzeba ją uszanować, wiecie, że szanuję Józefa Oleksego i tą decyzję również bardzo mocno szanuję. Tu panią redaktor zaskoczę, nie widziałem. I powiem szczerze, że oglądanie spotów reklamowych Prawa i Sprawiedliwości nie jest czymś, o czym marzę i zajmuje mój czas, ale jeżeli mogę pokusić się o komentarz. Otóż wiemy dokładnie, jaką formułę pracy przyjęło Prawo i Sprawiedliwość. Ataku na rząd, to bardzo mocny atak na rząd. Właśnie przy użyciu spotów reklamowych, również billboardów promujących premiera Kaczyńskiego. I rozumiem, że taka będzie ich kampania. Nasza kampania jest kampanią pozytywną, odnoszącą się do propozycji programu wyborczego SLD. To znaczy, co mamy zaproponowania dla ludzi, którzy dzisiaj tracą pracę, dla małych i średnich przedsiębiorców, dla rolników, dla również osób młodych. Więc to będzie kampania Sojuszu i my wolimy tak się angażować w tej kampanii, tak jak to było w czasie kampanii prezydenckiej, niż obserwować inne spoty, jak również budować swoje spoty. Wiadomości, proszę bardzo. Darek Bogatki z Wiadomości. Panie przewodniczący, te wybory będą bardzo ciekawe również dla pana, bo nie startuje pan w Warszawie z innymi liderami, ale w Szczecinie między innymi z rywalem pana będzie bardzo Łukowicz. Życzę wszystkiego najlepszego panu ministrowi. Ja już rywalizowałem z najważniejszymi postaciami polskiej polityki. Przypominam wybory prezydenckie. Wtedy zderzyłem się i z marszałkiem Komorowskim, obecnym prezydentem, wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, byłym premierem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. I to, jak pamiętacie, był bój bardzo ciekawy. Wybory parlamentarne są wyborami, które ja traktuję, że startuje się na liście po coś, aby coś zmienić, coś zrobić. Tak traktuję tą kampanię wyborczą, tak traktują tą kampanię wyborczą moje koleżanki i koledzy, więc postaramy się, żeby ta kampania była jak najbardziej merytoryczna. Wydarzenia, proszę bardzo. Tak? Panie przewodniczący, a to konstruowanie tych list waszych to nie jest jednak taka wycinka trochę Starej Gwardii, bo na przykład się usłyszałam też, że pan poseł Gintow-Dziewiątowski, znany nazwisko końcu końcową, czy też nie wystartuje, no bo nie chciał startować do Senatu, czyli do refleksji. Chciał być, że tak powiem, na pierwszej linii frontu. Czy cokolwiek byśmy nie zrobili, to z jednej strony albo wycinamy osoby z większym doświadczeniem, żeby nie mówić, takiego określenia nie używać, bądź też nie. Kiedy Leszek Miller znalazł się na listach, wiele komentarzy, które pojawiło się, że wraca stary. Kiedy pojawiają się również młode osoby, to mówicie, że wycinamy. Chciałem powiedzieć już tak bardzo poważnie. Listy wyborcze są absolutnie budowane od samego dołu do samej góry, czyli od Rady Gminy do Zarządu Krajowego SLD. Jest tutaj i pokolenie bardzo młode, które swoje doświadczenie już zdobyło w samorządzie, jak również bardzo doświadczeni politycy, ale też staramy się rozmawiać z naszymi koleżankami i kolegami tak, aby też była nasza reprezentacja w Senacie.
jak i w Sejmie. Jeżeli ktoś rezygnuje ze startu, ja decyzję szanuję, ale nie ma tu żadnego podtekstu, że ktoś kogoś chce absolutnie wyciąć. Tokio Sam, proszę bardzo, ostatnie pytanie. Konarski, mam takie pytanie, bo na listach nie zauważyłem Włodzimierza Czerzastego, jak tam z jego startem i ze stowarzyszeniem. Ale miał Ale to są listy już zatwierdzone i taki jest ich kształt. Ale to co, sam zrezygnował, czy został, że tak on poproszony? Państwo się nie dogadali ze stowarzyszeniem. Nie, dogadaliśmy się z ordynacką. Mam nadzieję, że stosowne porozumienie podpiszemy niebawem. Natomiast jeżeli mogę tylko krótką refleksję, no to na pierwszym miejscu w jednym z okręgów wyborczych na Dolnym Śląsku jest wiceszef Stowarzyszenia Ordynacka, Sergiusz Najar, który otwiera tam listę. Były wiceminister dwóch resortów, bardzo dobrze oceniana postać również na Dolnym Śląsku, otwiera listę w okręgu wałbrzyskim. Dziękuję państwu za zaproszenie. Chciałbym, żeby te listy były, i takie są, z czego się bardzo cieszę, taką emanacją bardzo dobrego, przemyślanego projektu. Ten projekt pokazuje, że są ludzie i młodzi, którzy bardzo dobrze czują dzisiejsze swoje środowisko. Ludzi młodych, którzy tracą pracę, którzy kończą studia, a nie mogą tej pracy dostać. Że są ludzie bardzo doświadczeni, tak jak były premier, czy nasi wiceministrowie, ministrowie, jak Krystyna Łybacka, czy wspomniany przeze mnie Sergiusz Najar, ale również osoby z kręgu kultury, sztuki, artyści, również naukowcy, jak wielu profesorów, których mamy na listach. I ja jestem bardzo dumny, że takie listy udało nam się zbudować i takie listy są dzisiaj zaprezentowane Radzie Krajowej i zostały taką większością głosów zaakceptowane. To dla mnie wielki zaszczyt. Pani Zadzielec czuł się bardziej warszawiakiem niż Nowosądem, dlatego nie startuje. Muszę zapytać Józefa Oleksego. Tam się urodził, tam żył, tam mieszkał i tam dostał dobrą propozycję. To samo co wam, szanowni państwo. Dziękuję. Decyzja należy do Józefa Oleksego. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.